Cześć, jesteśmy przy darmowym termalnym źródle w Hiszpanii. No, trochę tu dziwnie to tak wszystko wyszło, bo byliśmy na pustyni Tabernas, było 24,5 stopnia. Jechaliśmy tutaj, to jest u podnóża gór Sierra Nevada od strony koło Granady. W górach było 8, myślałem, że będzie śniegiem biło. Tu się zrobiło 15. Byliśmy na tych źródłach wieczorem. Powiem tak, jak ktoś tu jedzie samochodem, to tam dojeżdżają. Kampery? Nie za bardzo. Tu są... Tutaj to jest płasko, w tym miejscu akurat, ale tu są takie górki. I po tych górkach trzeba jechać. I są takie niektóre miejsca, żeby się uwadzało. No te czwórka przejedzie bez problemu. Jest problem taki, że jakby popadało, to się nie wyjedzie stąd. Tam niektórzy, którzy tam koczują przy tych źródełkach, są dwa albo trzy chyba, to tam spędzają chyba całą zimę. To im to tam rybka. Wesołe towarzystwo. Dostałem szkło na pamiątkę. Chodzą na golasa. Palą. Nie wiem, co tam biorą, ale wyglądają dziwnie. Ale ogólnie jest przyjemnie, jest ciekawie. Wyjechaliśmy stamtąd. Od razu wykąpaliśmy się na szybko. No nie mogłem kręcić, no bo z baba z cyckami lata. No nie dało rady. Wieczorem za dużo kąpielistów było. Uciekliśmy stamtąd, bo jakby polało, a zanosiło się na duży deszcz, to byśmy tam zostali na tydzień. Wyjechaliśmy na skraj tego gaju oliwnego. No i było ładnie rano, ale oczywiście zaczęło padać. I jedziemy stąd, bo tu przy tych górach Sierra Nevada, tu po prostu pada. Jest brzydko. Jedziemy, opuszczamy te góry. Jedziemy do Granady zobaczyć, czy nam się uda wejść do pałacu w Alhambrze. Ale chyba z tego, co wiemy, to chyba nic z tego, bo tam się rezerwuje bilety kilkudniowym wyprzedzeniem, czy nawet tygodniowym. A myśmy tego nie robili. Ale podjedziemy zobaczyć. Ogarniam się. Pomagam dziewczynom, bo zaczyna kropić. A jak mówiłem, że jak popada, to stąd jest źle wyjechać. Ale my wyjedziemy, bo stoimy na skraju. No wczoraj, żeby tu przyjechać, tośmy przejechali przez wodę, która nam do auta się jakimś cudem nie nalała, ale tyle było wody, że progi były w wodzie. No, wyjechalibyśmy od razu z tego rejonu, gdzie jest tak ohydnie, bo jest 12 stopni i pada deszcz, no może jest 13. Ale idziemy zobaczyć, może uda nam się zwiedzić ten pałac w Granadzie. Zobaczymy, czy są jakieś bilety w ogóle. Są nikłe tu szanse, ale byliśmy blisko, bo 20 km od motu. No to idziemy. Zobaczymy, czy będą bilety. I czy nas będzie stać na te bilety, bo nie wiem, czy... Widziałem gdzieś na necie wersja VIP. 80 euro kosztuje. Chyba takie najtańsze są prawo 40, 50, nie wiem, czy po 20. Zobaczcie. Kicha po całej linii. Leje, jest brzydko. Biletów oczywiście nie ma. Nie wiem. Faktycznie przez polskie biuro możemy kupić na 27 za 2 dni bilet. Jeden. A tutaj to nie wiem, czy w ogóle sprzedają te bilety tam. Tutaj to trzeba być. Opuszczamy tą deszczową Granadę i jedziemy nad morze. Tam ma być słońce. Rewelacyjnie tu jest ten kawałek tej drogi. Tutaj dojechaliśmy do tego parku narodowego Sierra de Tejero i droga jest no super, rewelacja. Nie wiem, kilka kilometrów pewno tylko jej będzie, ale jest petarda. Naprawdę. Szkoda, bo nie ma miejsca na postój. Przydałoby się to, byśmy może się czegoś napili. Super miejsce. We'll be right back.
przejechaliśmy przez ten park Sierra de Torres, jego skrajem, ale no, rewelacyjne widoki. Tę drogę no, polecam bardzo. Jak ktoś tu jechał, to niech wybiera koniecznie drogę boczną przez góry, przez park Sierra de Torres, a nie przez autostradą. Bo to jest fajnie. Jest fenomen, nie wiem, czy będzie na kamerze widać. O, tu jest taka jakby droga. A to nie jest droga, to się ciągnie po całym parku. To jest wychodnia takiej warstwy, jakiejś łupkowo-gnejsowej, wyjątkowo takiej pylastej. No jest to fenomen i na tym prawie nic nie rośnie, wygląda to jak z góry, jak droga. A tam po tej skarpie jechaliśmy samochodem, tam po tej górze. Fajnie, robi się ciepło, dobrze. Jest chyba, słoneczko wychodzi, mam nadzieję, że nad morzem będzie cieplutko. No, stoimy i mamy przerwę na kawę. Kawa już jest gotowa, żona zrobiła. A taki mamy widok. Jesteśmy wysoko w górach. Przedłużyliśmy kawę o kanapki. I zrobiło się coś dziwnego na niebie. I coś takiego się zrobiło. Chmury. Rozchodzą się powoli chmury. Nie ujechaliśmy za daleko, bo jakiś kilometr od miejsca kawowego, ale jest woda, więc nalewamy. Test wody, bo nie wiemy, ta jest brudna co zawsze, ale tutaj... A to się? Test zadziałał. Jak będziemy mieć srakę, no to kurde. Napełniamy wodę. Z takiego ujęcia jeszcze chyba nie napełnialiśmy Hiszpanii. Jesteśmy nad morzem, jest ładnie ciepło, minęliśmy miasteczko Filigrania, jakoś tak się nazywa. Bardzo ładne, białe miasteczko w górach. Nie jest jakieś zabytkowe, ale jest bardzo ładne. Białe. Białe, malutkie miasteczko. Super wygląda i z góry, i w środku też. W środku tośmy przejechali, ja tylko, ale widać. Ładne. No, Hiszpania jest państwem skrajności. Przed godziną mieliśmy 9 stopni w górach, a teraz zjechaliśmy nad morze i jest 19. I świeci słońce, a tam były mgły. A tam morze, nasz cel, do którego jedziemy właśnie. Przed wieczornym plażowaniem zrobiliśmy teleportację do Mercadony w Neirze. Robimy zakupy i jedziemy szukać noclegu, plaży i robić pranie, bo słońce nie posunie wszystko. Ej, on sam stoi, tak, jedziesz. Mercadona jak Mercadona. Zakupy zrobiliśmy. Teraz trzeba się spakować. Zaszaleliśmy. Patrz, robimy krewetki, więc kupiliśmy krewetki i takie całe. Będziemy je obierać. Rybę, naszą ulubioną merluzę promocyjną po 4 euro. Pepsi, piwo i sok. Jeszcze sok. Pepsi. Czego my tu nie mamy? I piwo Malaga Victoria. To jest takie piwo lokalne chyba. Nie wiem, jesteśmy koło Malagi, 40 km. I tu mamy piwo Malagę. Ono kosztowało, jedna puszka 0,3, 0,6, 0,52 euro. Jedna puszka. Czyli jakieś
jedna puszka piwa, no matko, ja jestem tamburyn, 2,40, 0,33. No trochę drożej jak w kraju, ale normalne ceny. No jesteśmy na plaży w Nejrze. Playa de Playazo, jakby El Playazo. Jest okej. Tu miałem zaznaczone parkingi i toalety. Na mapie mojej. A wygląda to trochę gorzej. Wygląda to tak. Średnio. Wszystko jest okrodzone, jakieś budy są dziadostwa. No tutaj się nie da stać. Stoimy na zakazie. Ale to tylko na chwilę, aby sprawdzić, gdzie mamy jechać. Problem jest, jak jest dużo miast i miasteczek, to jest problem. Ze stanięciem. Nie mam gdzie, masz to. Dziwne, że to ładne, ta Nejra nawet jest ładnym miasteczkiem, a tutaj zaraz obok takie dziadostwo mają. Patrzymy, co robić. Szukamy miejsca na nocleg. Teleportacja i jesteśmy. Nie było fajnie tam koło tego miasteczka, co byliśmy na zakupach, więc, że jutro miała być Malaga, czy będzie jeszcze, nie wiem, bo to się ciągle zmienia. Przyjechaliśmy do Malagi, jesteśmy na przedmieściach Malagi. Jakieś, dokładnie to jakieś, nie wiem, oś 10 km na zachód od Malagi. A to jest Malaga jeszcze. No i mamy zajęcie, mamy takie fajne miejsce biwakowe. Mi się ono bardzo podoba. Tu ono jest. Dużo miejsca, dużo doliwek. Tam dalej można jechać, są stoły piknikowe. Nie ma kibelków. Kibelki będą naturalne w lesie, bo jest las obok. Jest woda mineralna. I żonka robi pranie. Nie powiem, że to co lubi, bo nie lubi tego, ale robi pranie. Ja zaraz pokażę, co mam robić. Trochę się nam uzbierało tego. Taka woda mineralna, idealna do prania. Puszcza w mgnieniu oka. Sulfatosów ma 10, albo konduktyowidów ma 350. No, także dziewczyny były na spacerze w lesie. A ja mam swoje zajęcie. Tu stoimy na razie, ale tu tylko jesteśmy na potrzeby prania stoimy, bo normalnie to jedziemy tam do góry, w las na spanie. Fajne to miejsce. Ja tu śpię. Co ja gadam? Ja tutaj... O, to jest moje zajęcie. To pokazuję już. To jest moje zajęcie. Krewetki. Obieranie krewetek. Mój pierwszy raz to jest. Nie robiłem tego, ale biorę się. W YouTubie patrzyłem, co oberwać, co obciąć. I będę to czyścił. Oprócz tego jeszcze mam krewetki takie już obrane, z których muszę te żyłki, flaczki powyciągać. Do dzieła, bo dziewczyny piorą, ja w tym czasie mam obrać krewetki. Biorę się do dzieła. No, trzeba, bo to kolacja dzisiejsza. Taka morska. Nie w restauracji, ale w restauracji o nazwie T4. Volkswagen. 1,5 godziny później, jak zacząłem. Wow. Długo, ale dlatego długo, że miałem całe te krewetki i one mi trochę zajęły. Trochę mi tam dziewczyny pomogły, ale to... Z wąsami. Wiele nie przyspieszyło. Mamy dwa rodzaje krewetek. Mamy białe krewetki i czerwone. Białe były całe, czerwone są tylko do doczyszczenia. Co ja gadam. Czerwone były całe i to są te, a białe to tylko tam do doczyszczenia. Zaraz będziemy jedli. Dzisiaj jest uczta krewetkowa. No, myślę, że będą pyszne. Znaczy, te czerwone powinny być super, a te białe to nie mam pojęcia, bo są całkiem inne od tych czerwonych. Przynajmniej w tych flaczkach. Zobaczymy. Myślę, że będzie bardzo udane jedzenie. Ja już kończę. Chwilę mi to zajęło. Wow, dobrze, że mam krzesło, bo tu chyba usę.